Telewizja w Polsce.pl to gorące pytania. Dyta Hołdyńska, witam państwa. Więźniem politycznym nazwał siebie Sławomir Nowak, powtarzając tak naprawdę słowa Donalda Tuska o tym, że upolitycznione są powody, dla których miał on nadal znajdować się w areszcie. Dlatego tygodnik Sieci, odpierając tak naprawdę zarzuty, przedstawia fakty, co jest na Sławomira Nowaka, co prokuratura zebrała na Sławomira Nowaka i czy poznamy te dowody, bo Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej zapowiedział, że no ewentualność istnieje taka, że prokuratura generalna ujawniłaby zebrany materiał. Co już dzisiaj wiedzą dziennikarze? Pytanie do Wojciecha Biedronia, autora tego okładkowego tekstu w tygodniku Sieci, także publicysty w polityce.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa, witam cię, Edyto, bardzo serdecznie. Proszę bardzo. Edyto, tego tekstu chyba nie da się omawiać i nie czytać bez tekstu ubiegłorocznego Marka Pyzy i Marcina Wikło, ponieważ oni w sposób mistrzowski opisali tę ukraińską część przekrętu Sławomira Nowaka, która no jednak jakby nie było stanowiła taką lwią część tego, niestety, jak się dziś wydaje, przynajmniej jak przekonuje prokuratura, łapówkarskiego procederu. Ale rzeczywiście ta część polska robi też potężne wrażenie. Zacznę może od tego, od czego ty zaczęłaś, a mianowicie od tego stwierdzenia, jakoby Sławomir Nowak miał być więźniem politycznym. Drodzy państwo, droga Edyto, no to jest dość paradne. To znaczy, jeżeli ja słyszę, że przez 9 miesięcy kolejne sądy, kolejne instancje w taki, a nie inny sposób traktowały Sławomira Nowaka, czyli konsekwentnie przedłużały jego areszt, no to ciężko mówić tutaj o jakimś więźniu politycznym, no bo to trzeba byłoby stwierdzić, że sędziowie są dzisiaj sterowani przez prokuratora generalnego, co chyba wszyscy wiemy jest oczywistą bzdurą. Sędziowie przedłużali ten areszt, ponieważ no niestety fakty, które zgromadzono na temat Sławomira Nowaka, nie tylko bardzo mocno podkreślały możliwość rzeczywistego popełnienia przez niego przestępstw zarzucanych przez prokuraturę, ale także w olbrzymi sposób no, sprowadzały zagrożenie matactwa, wpływania na świadków. Więc tu na tym takim pierwszym etapie każdego postępowania sądy stały za prokuraturą. To się oczywiście zmieniło w ubiegłym tygodniu, ale to pewnie rozmowa na inny temat, dlaczego tak się stało. Co jest najważniejsze? No najważniejsze jest to, że Sławomir Nowak, wykorzystując swoją pozycję uprzywilejowaną szefa UKRAW Todoru, czyli można powiedzieć odpowiednika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostraw, tylko ukraińskiego odpowiednika, no rzeczywiście nurzał się w korupcji, załatwiał kontrakty, przedłużał kontrakty, załatwiał, żeby wielkie firmy z tego sektora budowlanego no nie, na przykład nie otrzymywały kar, wielomilionowych kar za opóźnienia w budowach, bo przecież takie kary były również umowne, oczywiście w tych umowach zapisane. I po prostu to był jego system na zdobywanie pieniędzy. Drugim torem z kolei to idzie historia Sławomira Nowaka, który był członkiem rządu, bardzo prominentnym, najbliższym współpracownikiem Donalda Tuska, gdzie kupczył po prostu pan Sławomir Nowak, tak przekonuje prokuratura, stanowiskami. Jakimi stanowiskami? No bardzo, bardzo intratnymi. Dość powiedzieć, że według ustaleń prokuratury poprzedni prezes Orlenu, mówię o poprzednim, czyli ostatnim prezesie zarządów PO-PSL, koalicji, miał mu wręczyć gigantyczne pieniądze i to w ramach takiego, można nawet powiedzieć, takiego stałego przelewu za to, że to stanowisko Orlenu w Orlenie otrzymał. Podobnych sytuacji mogło być bardzo, bardzo wiele. Wczoraj portal w polityce.pl ujawnił, że Sławomir Nowak korzystał z pieniędzy Lotosu po to, by finansować w 2011 roku swoją kampanię wyborczą. No jak korzystał, w jaki sposób? No Lotos podpisywał z bardzo prominentnym, znanym, znajomym Sławomira N., z panem Tomaszem S., byłym radnym i taką szarą eminencją Pomorskiej Platformy Obywatelskiej, umowę, fikcyjną umowę Lotos z tym człowiekiem podpisał na ponad 200 tysięcy złotych. Z tej kwoty 20 tysięcy miało trafić na fundusz wyborczy Sławomira Nowaka. Więc mamy tutaj bardzo, jak pewnie zauważyliście państwo, przepraszam, nie da się tego powiedzieć w skondensowanych, w krótki sposób, mamy
tutaj bardzo wielowątkową opowieść, ale opowieść tak naprawdę kryminalną, opowieść o dość w sumie, jakby na to nie spojrzeć, ordynarnym przekręcie, na którego czele stał Sławomir Nowak, ale nie tylko, bo to też bardzo istotne. No właśnie, w jaki sposób wyglądają zarzuty, to jedno, drugie, co znaleźli śledczy, korupcyjne tropy, które wiodą na Ukrainę, na Czechy, Estonia, Cypr, a nawet Gruzja, piszesz w tygodniku Sieci. Co ciekawe, no bo to pamiętamy, to za czasów, kiedy tak zwanym prezydentem Europy był Donald Tusk, Sławomira Nowaka skierowano właśnie na odcinek ukraiński, by ten uporządkował szalejącą tam korupcję, by także naprawił drogi, mówiąc wprost, rozbudował sieć infrastruktury właśnie u naszego wschodniego sąsiada. Co się okazało, albo uległ tak mocno tamtejszemu procederowi korupcyjnemu, tak naprawdę szalejącemu na dobre do dzisiaj, albo przeniósł nawet mechanizm działania z Polski na Ukrainę. Jak to oceniać i także, czy Unia Europejska powinna się tym zaniepokoić? No to mamy tutaj dwie kwestie. Pierwsza, słusznie zauważyłaś, Polska miała być takim krajem, który eksportuje demokrację, eksportuje normy, odpowiednie normy europejskie, transparentność i tak dalej, jasność rozliczeń finansowych. Tymczasem Sławomir Nowak przy pomocy również swojego kolegi Donalda Tuska eksportował. No dlatego, dlaczego kolegi Tuska? No bo Donald Tusk mu tę fuchę w Kraftodorze załatwił. Więc on eksportował coś dużo gorszego. On eksportował korupcję, on eksportował dokładnie to, co najgorsze w jakiejś polskiej przestrzeni, ale przecież już bardzo mocno ograniczonej, korupcyjnej. I on to wyeksportował na Ukrainę. Ten człowiek nie jest sobie w stanie przypisać żadnych sukcesów na Ukrainie. No te drogi powstawały, ponieważ napływały pieniądze światowe, można powiedzieć. I to i tutaj przechodzimy do drugiej części twojego pytania, bardzo słusznego zresztą, a mianowicie dotyczącego kwestii unijnych. No to jest porażające, że rzeczywiście można powiedzieć, oczywiście to musi wykazać śledztwo i na razie nie możemy tutaj przesądzać, ale bardzo wiele wskazuje na to, że w tym przestępczym procederze uczestniczyły pieniądze unijne. No, w ten sposób, że jeżeli brał łapówki za kontrakty, które były współfinansowane czy wręcz finansowane z funduszy unijnych, ale nie tylko, bo dość dodać, że Banku Światowego również, no to mamy do czynienia z sytuacją bardzo groźną, bardzo niebezpieczną, ale to rodzi kolejne pytania, a mianowicie takie, czy nikt absolutnie nie zauważył, co się dzieje z gigantycznymi pieniędzmi unijnymi na świecie. Kto krył Sławomira Nowaka, kto rozpostarł nad nim parasol ochronny? No te pytania trzeba zadawać. Zresztą powiem zupełnie szczerze, bardzo ciekawy wczoraj komentarz czytałem Piotra Nisztora, który również bardzo mocno zwraca na tę kwestię uwagę. Ta kwestia pojawiła się już rok temu w artykułach Marka i Marcina i w jednym z moich artykułów w tygodniku Sieci, że to należy absolutnie zbadać. I tutaj dochodzimy do kolejnej sprawy, a mianowicie do tej, że specjalna agencja unijna antykorupcyjna również prowadzi dochodzenie w tej sprawie, również chce wiedzieć, co tam się tak naprawdę działo. Szkoda tylko, że wcześniej nie zauważyła tego typu przekrętów. To ukraińscy i polscy śledczy, no i oczywiście agenci tej elitarnej służby NABU, czyli tej antykorupcyjnej służby ukraińskiej, plus naprawdę najlepsi z najlepszych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, no oni de facto rozwikłali dużo wątków w tej sprawie i dziś już wiemy dzięki nim, oczywiście również dzięki Międzynarodowemu Zespołowi Śledczemu, że tam do przekrętów dochodziło. Teraz jest pytanie, na ile on był zaangażowany w korupcję w tych środkach unijnych, na ile nie. No ale to już jest odpowiedź, na którą my dziennikarze na tym etapie oczywiście nie jesteśmy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, choć te wszystkie wątki i tropy płyną niestety, zaznaczam jeszcze raz, bez żadnej satysfakcji, niestety w tę stronę, bo to by oznaczało, że mamy do czynienia i już mamy właściwie do czynienia z międzynarodowym korupcyjnym skandalem, którego twórcami są Polacy. No to jest coś dla mnie absolutnie wstydliwe. Wspomniany Piotr Nisztor napisał nawet, że to gotowy scenariusz do filmu kryminalno-sensacyjnego. No właśnie, tak ogromne powiązania, tak ogromna korupcja miała się dziać tuż obok nas tak naprawdę, a i z powiązaniem prowadzącym do polityków z naszego podwórka polskiego, choć dziś także
także na arenie europejskiej funkcjonujących. No właśnie, na ile o sprawie wiedział, był zamieszany Donald Tusk i dlaczego tak mocno broni Sławomira Nowaka? No tak naprawdę wielu było zdumionych bardzo mocno tym, że występuje tak jawnie w obronie swojego byłego współpracownika, któremu zarzuca się tak poważne zarzuty. Co prawda aktu oskarżenia jeszcze nie ma, to kolejna kwestia, no ale najpierw dlaczego Donald Tusk nadal broni Sławomira Nowaka? Co wiedział Donald Tusk, tego oczywiście nie wiemy i dzisiaj, zresztą z tych ustaleń śledztwa, które dokonano jakby do dziś, powiedzmy do zeszłego tygodnia, ten wątek Donalda Tuska wbrew pozorom, może się niektórzy tego spodziewali, ale wbrew pozorom on nie jest jakby pierwszorzędny. Pierwszorzędnym jakby tokiem śledztwa, pierwszorzędnymi wątkami dla prokuratury, zresztą z jednego i drugiego kraju, plus dla unijnych urzędników antykorupcyjnych, to jest właśnie ta kwestia pieniędzy unijnych, to jest właśnie kwestia zebrania materiału dowodowego na temat stricte działania samego Sławomira Nowaka. Wciąż śledczy wszystkiego nie wiedzą, więc tym bardziej i dziennikarze. Natomiast jest kwestia tego, a mianowicie tej kwestii dotyczącej Donalda Tuska, czy do niego dochodziły jakieś informacje, czy do niego dochodziły jakieś ślady, czy on wpadł na coś, że coś tam rzeczywiście może być nie tak. Z moich ustaleń wynika, że agenci antykorupcyjni ukraińscy wpadli na trop Sławomira Nowaka bardzo wcześnie. Mówi się nawet o tym, że to było już kilka miesięcy po tym, jak on objął urząd szefa UKRA w Todoru. No i teraz ciągle musimy pytać, bo ciągle tego nie wiemy, mimo tego wszystkiego, co już zostało zebrane i przez dziennikarzy, i przez prokuraturę, no jakby co dalej, prawda? A dlaczego broni Donald Tusk? Bo to pytanie chyba, na to pytanie bardziej chyba jesteśmy w stanie odpowiedzieć jednoznacznie. Czego boi się Donald Tusk? No gigantycznej wiedzy Sławomira Nowaka. Gigantycznej wiedzy insajderskiej, nie tylko o procederze ukraińskim czy europejsko-ukraińskim, prawda, kiedy przez jakiś czas pełnił, niechlubnie już dzisiaj wiemy, funkcję szefa UKRA w Todoru, no ale przede wszystkim o to, co się działo w Polsce. Przecież kiedy w 2013 pan Nowak przestał być szefem rządu, to nie zniknął z polskiej polityki. Mało tego, ja mam wrażenie, i to opisuję w tygodniku Sieci o najnowszym numerze, że on właśnie wtedy wszedł w takie bardzo mocne deale gospodarczo, biznesowo, polityczne. To była ciągle szara eminencja rządu, mimo że on był poza rządem. To też bardzo ciekawa konstrukcja, co on wtedy robił. Jest słynna opowieść, jak siedzi w jednym z bardzo drogich klubów warszawskich po swojej dymisji i mówi, że jeszcze o mnie usłyszycie. No, prorocze słowa, tak usłyszeliśmy, ale przez wiele lat, właściwie do końca rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, to był człowiek, który miał gigantyczny wpływ na Donalda Tuska. Potem, no przecież Donald Tusk go nie zostawił samego. Ja myślę, że bardzo przestraszyli się politycy Platformy Obywatelskiej, nie tylko Donald Tusk, tu zaznaczam. Pan Scheinfeld nie stawił się już dwukrotnie na przesłuchanie przez prokuraturę okręgową w Warszawie. To też pozostawię to bez komentarza. Państwo niech sobie sami odpowiedzą na to pytanie. Natomiast ja myślę, że on to się boi... To ostatnim zdaniem. No to ostatnim zdaniem powiem to, że boją się też taktyki procesowej. Pełnomocnik pana Nowaka mówi wprost, że chce też wszystko pokazać. No, to może się znaczyć, że pan Nowak do grobu, przepraszam, politycznego sam nie pójdzie. No właśnie, drodzy państwo, te szczegóły bardzo ciekawe. Ten film sensacyjny dzieje się na naszych oczach. Będziemy oczywiście obserwować, sięgać po więcej szczegółów jeszcze na pewno nie raz, za pośrednictwem także dziennikarzy, którzy sprawy pilnują. Wojciech Biedroń, jednym z nich. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. I dziękuję państwu za uwagę. Dodajmy, że rozmawialiśmy na temat tego, co jest na Sławomira Nowaka. Cały artykuł w tym wydaniu, o właśnie tym, tygodnika Sieci. Dziękuję serdecznie za uwagę. Polecamy lekturę. Do zobaczenia. Za chwilę kolejne gorące pytania.